Znaczy, wolno liczyć, ale nie można liczyć wyłącznie. Uważam, że czekania się sami zaplączą we własne nogi. Ostatnie lata pokazały, że nie. Dla nich utrata władzy jest utratą wszystkiego. Czyli będą robić wszystko, żeby utrzymać władzę i są w stanie robić korekty, jeżeli chodzi o zarządzanie emocjami społecznymi. W związku z tym, oczywiście, trzeba utrudniać im każdą rzecz, którą robią, podwyższać stawkę. Natomiast mam wrażenie, że brak mobilizacji własnego elektoratu, zaproponowanie kontroferty jest kluczem do wygrania. Znaczy samo zaplątanie się PiS-u we własne nogi nie wystarczy, żeby wygrać. Trzeba pamiętać o tym, że mają doskonałą maszynkę marketingową i przed wyborami są w stanie ludziom robić wody z mózgu. I są w stanie zarządzać. Proszę zobaczyć, dzisiaj mamy luty, parę miesięcy temu, przy pierwszym fali protestów, bardzo, bardzo istotnie spadły PiS-owi notowania. Mamy teraz powrót do relatywnie wysokich notowań z powrotem. No i na pewno dwa czynniki na to. Oni dobrze zarządzają, ośmieszają w pewnym sensie opozycję. Emocje aborcyjne opadły. Stary numer, PiS wie o tym, że wraz z upływem czasu emocje opadają. No i rząd co chwilę jakby pokazuje, że on panuje niby nad sytuacją z COVID-em, a nie ma takiej ilości chorych, albo przynajmniej oficjalnie, jak to było w tym szczycie. Na pewno jest tak, że rolą opozycji jest wyłapywanie błędów władzy, ale to nie wystarczy, żeby wygrać. Ludzie chcą mieć inne rozwiązanie na stole, niż to, które w tym momencie przynosi opozycja. Czyli etycznie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale uważam, że zakładanie, że się sami potkną i przewrócą, jest niewłaściwe, pasywne i nieskuteczne. Nie doszło do żadnego starcia poważnego z PiS-em w ciągu od wyborów prezydenckich i nie widzę takiej perspektywy na razie. Ja mówię o politycznym starciu, o walce w jakiejś ważnej sprawie, gdzie emocje polityczne idą, znaczy bardzo istotnie rosną. Były takie kilka starć, jak ja byłem w parlamencie i wtedy nastąpiły przesunięcia, jakby poparcie bardzo istotne, raz tą, raz tamtą. Tutaj mam wrażenie, że Platforma za bardzo uwierzyła w wariant, który pan mówi, że sami się zaplączą i czekają. Trzeba pójść na ostre zwarcie i zaryzykować. No ale bez ryzyka, słuchajcie, bez ryzyka nie ma wygranych. A z ryzykiem są też przegrane. Się wiążą.